Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca. Do gry wracamy. Przed chwilą sobie chciałem zrobić daily, ale tak, wyszedłem dosłownie po 2 minutach, stwierdziłem, że a po co, daily. Średnio mi się tak sobie dzisiaj grazili. Zagramy dzisiaj randomowo. Może skoro mamy wszystko odblokowane. O Jezu, Isaac, no dobra, niech będzie Isaac. Skoro mamy wszystko odblokowane, nie mamy podniesionych tylko przedmiotów, to możemy najzwyczajniej w świecie grać sobie randomowo i jako taki dodatkowy challenge zaznaczyć, że na przykład muszę osiągnąć jak największego winstreaka. Zazwyczaj nigdy nie grałem na tej winstreaki, często wychodziłem z gier z uwagi na jakieś nieudane nagrania albo coś mi wypadało. Postaram się teraz tego tak nie robić, postaram się właśnie grać na jak największego winstreaka, a w międzyczasie oczywiście jeszcze będziemy brali wszystkie przedmioty, których jeszcze nie braliśmy. Ten jest beznadziejny i dostaniemy tu ładunek, więc może odpalmy go. Celtic Cross, czy tam Celtic Cross. Średni przedmiot. Wydaje mi się, że go kiedyś podnosiłem już, ale no, w razie czego go podniosę, możliwe, że jednak go ominąłem. Nie przepadam za tym przedmiotem. Raz na jakiś czas po otrzymaniu obrażeń da nam po prostu tarczę. A ja nie lubię przedmiotów, które robią coś, gdy otrzymuję obrażenia. Karta Def. Zadajemy wszystkim 55 obrażeń w danym pokoju. Nic ciekawego, chociaż na ten pokój jak najbardziej się przyda. A tu dostajemy HP Upa. Czy chcę HP Upa brać? Jak na razie tak średnio mi się to widzi. Tu mógłby... O Jezu, ogniska czerwone. Tu mógłby być Secret Room, zwykły, ale nie ma. A tu mógłby być Super Secret Room, ale też pewnie nie ma. A jednak jest. Co w nim jest? HP Up, kolejny. No niech będzie, jeszcze się wyleczymy od razu. 2 HP upy na tym piętrze, znowu gra, coś kombinuje, żebym grał na dużo czerwonych serduszek. Czyli nie tak jak lubię, ale może coś z tego wyjdzie. O, kolejny coinik, lecimy dalej. Postaram się to wrzucić jeszcze dzisiaj, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest godzina 14:37, jak teraz mówię, dnia 13.10. Ostatnio strasznie szybko ten odcinek z Isaaca się wrzucił. Ale tak jak mówiłem, YouTube tak czasami działa super szybko, czasami działa super wolno. O Jezu, ja nie mam... Ale jestem głupi. Się zapatrzyłem na OBS-a. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że i tak dostaniemy ten Devil bądź też Angel Room. I gramy dzisiaj na Angel Roomy, bo chcę zobaczyć w końcu... Godheada, nie wiem jak się mówi. Co mówiłem? YouTube długo przetwarza czasami, czasami krótko. Jak dziś znowu będzie fajnie, ładnie działał, to... Super będzie, jeśli będę mógł właśnie w tym samym dniu te odcinki wstawiać. Dobra, idziemy dalej. Ja totalnie zapomniałem, że nie miałem Soul Hearta niestety i się zagapiłem na tego OBS-a. Nie, muszę sobie jakiś chyba programik do liczenia czasu zgarnąć, bo nie chcę zwracać do zwykłego OBS-a. Streamlabs jest lepszy, ale strasznie mi tego timera brakuje, naprawdę. A ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać godziny, w której coś robić zacząłem. Ciebie mieliśmy, ty jesteś średni, bardzo średni. Ale wolę zmienić przedmiot w walce z bossem. Nie będziemy mieli drugiego ładunku na tym piętrze. No nie ma szans, żeby tu było jeszcze 5 pokoi z przeciwnikami plus walka z bossem. Więc dam sobie spokój ze zmianą tego przedmiotu. Zmienimy go tylko, jeśli będzie coś naprawdę mega słabego w walce z bossem. A jak nie, to sobie tego familiara weźmiemy. No nie lubię go, tam działa różnie z pigułami i tak naprawdę tyle. Burning Basement. Nienawidzę tego piętra, naprawdę. Już do Flooded Caves się przyzwyczaiłem. Tak, Burning Basement nadal mi sprawia problemy. Naprawdę jest bardzo trudnym piętrem. Ale gramy Isaaciem, nie mamy jakichś beznadziejnych statystyk na start jak niektóre postacie, więc... Powinno pójść w miarę. Dobra, walka z bossem jest. Na niej wypadałoby nie stracić zdrowia w ogóle, abyśmy mieli jak największą szansę na Devil Room. No ja nie chcę tego Devil Roomu, wiecie, żeby brać z niego przedmiot oczywiście. Ja chcę mieć tylko Devil Room, żeby wejść i wyjść. Jedynym przedmiotem, jaki bym wziął z Devil Roomu, to nie wiem, jest Brimstone chyba. I wtedy jednak gralibyśmy na te Devil Roomy, bo Brimstone jest bardzo fajnym przedmiotem. I szczerze mówiąc, dosyć dawno go już nie miałem. Naprawdę bardzo dawno Brimstone'a nie widziałem.
A kiedyś zdarzało się, że tak naprawdę Brimstona mieliśmy co odcinek już do tego momentu, że jak się Brimstone trafiał, to go po prostu nie brałem. Co może się wydawać dla niektórych bardzo dziwne, ale no serio, tak często ten Brimstone kiedyś widzieliśmy, że on się po prostu stał już nudny. Co tu dostaniemy? Pentagram, damage up, na dodatek tutaj fajny przedmiot, ale no tak jak mówiłem, dzisiaj Angel Roomy. Gramy Isaaciem, więc mamy tak naprawdę najlepszą szansę na otrzymanie tych przedmiotów, których jeszcze nie brałem. Damage upa oczywiście bierzemy, a przedmiot w naszym treasure roomie zmieniamy. Co to jest? Tears up? Full health. Może być. Jak będziemy mieli drugą taką pigułę, to bardzo dobrze wiedzieć, że to jest piguła full health. To jest dupaplex. Mamy takie strzały szersze i tak naprawdę tyle. Całe piętro za nami. Czy tu mógłby być secret room? Najprawdopodobniej tak. Nie będę sprawdzał pokoju z prawej strony, a jednak może nie. Tu mógłby być secret room? Jest, a w nim bateria. O, no to teraz żałuję, że wziąłem dupaplexa, czy jak to tam się nazywa. Bo to nie jest jakiś nie wiadomo jak dobry przedmiot. No nic, weźmiemy sobie baterię, idziemy na kolejne piętro. Może na samym początku piętra po prostu dostaniemy treasure room i nie będę musiał tego ładunku marnować. Tu również mógł być super secret room, sprawdźmy. Jest, a w nim maszyna do wróżenia. Nie lubię jej. Chociaż ja też jej nigdy nie używam, ale ona jest naprawdę dobra. W porównaniu z taką zwykłą maszyną jest zdecydowanie lepsza. Bo tam jest chyba 33% szans, że ona nam coś da, z czego naprawdę spora szansa na to, że tym czymś będzie Soulheart. Naprawdę strasznie często Soulhearty z tej maszyny lecą, dlatego jeżeli nie macie zdrowia, polecam sobie na niej grać. Ja zazwyczaj po prostu wolę mieć jak najwięcej pieniędzy na sklep, na przedmioty, na jakieś znajdźki. Nigdy na tych maszynach nie lubię grać, bo po prostu nigdy nie ma pewności, że coś tam dostanę. Dwie baterie mamy i ja się z tego bardzo cieszę. Niestety oczywiście piętro, na którym nic nie możemy zmieniać, troszkę słabo. Weźmy ten przedmiot, bo... O! No to jest fajny przedmiot, bardzo fajny przedmiot, Mind. Szkoda niestety, że właśnie te baterie trafiły się na piętrze, na którym mamy Curse of the Blind. Jedyną przydatną rzeczą w tym momencie, na którą te baterie możemy wykorzystać, będzie zamiana przedmiotów aktywnych, no bo aktywnych przedmiotów innych brać nie będziemy. Ale kto by na to liczył, że dostaniemy tutaj gdzieś przedmiot aktywny. Mind jest super, bo nie dość, że nam pokazuje całą mapę, to jeżeli dobrze pamiętam, to też jest przedmiot z puli z Angel Roomu, więc jeżeli ten Angel Room dostaniemy, mamy większą szansę na Godheada. Mamy już jeden przedmiot z puli po prostu wyjęty. No i Mind też jest genialnym przedmiotem, gdy mamy właśnie kostkę, widzimy układ całego piętra, widzimy jak wyglądają poszczególne pokoje, możemy dzięki temu oszczędzać sobie ładunki na naszej kostce. Begar na klucze, nic ciekawego. My idziemy w tym czasie do treasure roomu, potem sobie pójdziemy do walki z bossem. Mam nadzieję, że po drodze jeszcze gdzieś zgarnę jakiś, nie wiem, może kamień z X-em i Soulhearta, bo... Nieważne, kamień z X-em czy Soulheart mnie już nie interesuje. No jakoś jest słabo z tymi Soulheartami, w ogóle żadnego dostać nie mogę. Mam szansę na Angel czy tam Devil Room, ale... jakoś specjalnie się tym nie przejmuję. Ej, dupaplex to są też strzały spektralne? Ale ja nie wiedziałem. No to fajnie wiedzieć. Czyli nie tylko nasze strzały są szerokie, ale też są spektralne. Dopiero teraz to zauważyłem. A strzały spektralne są naprawdę zdecydowanie lepsze niż wielu osobom się wydaje. Są naprawdę mega przydatne. Właśnie podczas walki ze zwykłymi przeciwnikami, gdy stoimy sobie za kamieniem i ci przeciwnicy nic nam nie mogą zrobić, a w połączeniu z lataniem to już w ogóle są genialne. Bloodshot Eye, no to nie jest coś, co chciałbym wziąć, ale skoro już wzięliśmy, niech będzie. Idziemy do Super Secret Roomu, walka z bossem oczywiście, i lecimy na kolejne piętro. W tym podejściu też chciałbym mieć troszkę więcej coinów, ponieważ jeśli wpłacimy 10 coinów do maszyny, będziemy mieli chyba zwiększoną szansę właśnie na Angel Room w porównaniu z Devil Roomem.
Więc fajnie by było, jakby na kolejnym piętrze, gdy dostaniemy ten specjalny pokój, no przynajmniej będziemy mieli większą szansę na to, żebyśmy mieli te 10 coinów na wpłatę do maszyny do donate'ów. Mógłbym w teorii niby, wiecie, maszynę wysadzić bombami, coiny z niej wziąć i na nowo je wpłacić. To oczywiście się nie opłaca, bo w ten sposób coiny tracimy, ale jeśli chcemy mieć tylko i wyłącznie zwiększoną szansę na Angel Room, to czemu nie? I skoro straciliśmy już szansę na Devil Room, taką pełną, to pójdźmy sobie po prostu do Curse Roomu, bo tak naprawdę nie ma powodu, aby do niego nie wstąpić, a kto wie, może jakiś przedmiot z Devil Roomu tam będzie. Albo trzy skrzynki, w których będą Soul Hearty, super. O, i teleport do... O nie! Najgorzej! Najgorzej! I teraz nie wiesz, nie wiesz, który przedmiot to jest Godhead. No ja coś czuję, że to ten, ale... Delirious, no naprawdę. Ale kaszana. Tyle przedmiotów i nie wiem, co z czym. Zmieńmy ten przedmiot. Szukam Godheada. Eucharist. O, to jest dobry przedmiot, to jest dobry przedmiot. Tylko teraz wiecie. Eucharist jest świetny, bo mamy 100% szans na Angel Room w tym momencie. To jest taki Godhead, ale Angel Roomowy. Bardzo się cieszę, że go mamy, ale w tych trzech przedmiotach, których nie wzięliśmy, mógł być Godhead. I jeśli tam był Godhead, to znaczy, że już go chyba nie zobaczę drugi raz. I mi jest tak przykro z tego powodu, no masakra po prostu, masakra. Najgorsze piętro, na którym mogliśmy dostać cztery przedmioty w Angel Roomie. Jakby wam się chciało, oczywiście seeda tej gry pokazywałem i możecie sobie sprawdzić, co tam się znajdowało w innych miejscach w tym pokoju w Angel Roomie. Chociaż może też lepiej tego, żebym nie mówił, bo ja wiem, że wielu z was troli napisze mi, że tam był Godhead, tylko żeby mnie zdenerwować. Idę na kolejne piętro. To poszło bardzo fajnie, naprawdę. Super przedmioty zgarnęliśmy. Jeśli tylko nie straciliśmy przedmiotu z Angel Roomu, to ja jestem w niebo wzięty. Katakumpsy dwójka. Idziemy oczywiście do Treasure Roomu, walki z bossem. Sklep nas w tym momencie jakoś specjalnie nie interesuje, jak mamy Eucharysta. Eucharista? Nie wiem. Bomby nie mam żadnej, niestety, przez co nie możemy wejść do sekretnych pokoi. I trochę tych bomb mi brakuje, rzeczywiście. Jakbyśmy mieli tych bomb troszkę więcej, byłbym bardziej szczęśliwy. Dobra. Czym prędzej do walki z bossem. To jest mój cel numer jeden na każdym piętrze w tym momencie. Ja wiem, że możemy iść do Treasure Roomu najpierw, zgarnąć przedmiot przed walką z bossem, ale im szybciej wejdziemy do walki z bossem, tym więcej zmianek będziemy mieli na Angel Roomy. Mieliśmy kiedyś już boskiego Samsona, jeżeli jesteście jednym z tych nowych widzów, polecam wam obejrzeć właśnie odcinek na moim kanale Boski Samson. Taki ma tytuł, właśnie z Isaaca. I może nie będę, chociaż miniaturka spoileruje, ale na miniaturce możecie zobaczyć na przykład dwa Sacred Hearty i jeszcze ze cztery inne przedmioty z Angel Roomu do podniesienia. Może dzisiaj będę miał boskiego Isaaca właśnie dzięki temu Godheadowi. Tu również wejdziemy sobie później, najpierw walka z bossem. W każdym nawet sekretnym pokoju mamy szansę na dostanie kolejnego ładunku, więc dajmy sobie z tym spokój. Ale głupie obrażenia otrzymałem od mega prostego bossa. Bardzo lubię w ogóle tego bossa, bo on jest zazwyczaj bardzo prosty do zabicia, a jeszcze z niego masa coinów leci, więc... Zawsze się cieszę, gdy walczę z żółtym hollowem w boss roomie. Dobra, jest Angel Room, jest bardzo fajny przedmiot z walki z bossem. HP up, tears up i shot speed down. A tutaj, do wzięcia, ja ten przedmiot już miałem. Więc dajmy sobie z nim spokój. Ja w ogóle zapomniałem wysadzić statuę anioła też wcześniej. Kurczę, możliwe, że nie miałem bomby, nieważne. Muszę zostawić sobie dwa klucze, więc te skrzynki... O, świetna skrzynka. No, może być.
Jak najbardziej może być. Kluczyk za 10 coinów i bombę? Spoko. Dobra, te przedmioty zmieniamy. Oczywiście zmieniamy również klucze, które dostaniemy z walki z aniołem. Nie muszę iść na walkę z mega szatanem. Nieraz już mega szatana zabiliśmy na Isaacu, więc wykorzystajmy tę kostkę jak tylko się da. Ale ja będę załamany, jak naprawdę wszystkie przedmioty przelecę i nie znajdę tego Godheada. Sacred Heart oczywiście, jeszcze dzisiaj możemy dostać naprawdę spora na to jest szansa, gdy mamy gwarantowane Angel Roomy i tak dużo możliwości zmian przedmiotów. Zmieniamy. Bardzo słabe przedmioty, znaczy to jest latanie i latanie jest fajne, ale... wolę coś innego. Question mark. Nie pamiętam, co ta piguła robi, zupełnie szczerze. Czy to jest losowy efekt piguły, czy co? Nie pamiętam. Walka z gridem, niestety. Na tym piętrze to zdecydowanie bardziej wolałbym na przykład jakąś baterię w sklepie do kupienia zgarnąć. No ale nic, na kolejne piętro mamy naprawdę masę coinów. Jeszcze jeden klucz na kolejnym piętrze również będziemy mogli wejść do obu pokoi. W międzyczasie zwiedzamy całe piętro. Tak naprawdę wchodzimy gdziekolwiek, gdzie się tylko da. Chaos Roomy również są spoko, bo tak jak mówiłem, przedmioty z Devil Roomu możemy zgarnąć. Możemy zgarnąć dodatkowe ładunki, tak jak teraz to robimy. Kolejny ładunek chyba teraz zgarniemy, gdy ich zabijemy. Nie, nie zgarniemy kolejnego ładunku, ale no, nic się mówi. Nic się mówi, trudno się mówi. Dobra, walka z bossem, walka z bossem, treasure room, lecimy na treasure room. Jeden ładunek dostaniemy jeszcze z układu piętra. Może jeszcze jakaś bateria gdzieś się trafi, byłoby czadersko. O Jezu, czadersko, kto mówi czadersko? Chyba rodzice, którzy chcą być czaderscy. Treasure room, a w nim nie mam tego przedmiotu. Doktor Zimote, w końcu go wziąłem, tak. Ale się jaram. Ja nigdy nie podniosłem tego przedmiotu, co jest nieprawdopodobne wręcz. Ja ten przedmiot widziałem też już dziesiątki razy. Nigdy go nie podniosłem, bo jest słaby. Ja zazwyczaj miałem lepszy przedmiot aktywny. Doktor Zmiot jest spoko jako darmowa bomba raz na parę pokoi, gdy nie mamy innego przedmiotu aktywnego, ale no tak się złożyło, że zawsze ten lepszy przedmiot miałem. Dobra, dwa pokoje jeszcze przed nami. Lecimy oczywiście potem już na walkę z bossem. Chyba nie będę, jakoś nie wiadomo jak przez całe piętro chodził, żeby tam tylko na kolejne piętro, kolejne cztery części ładunku zgarnąć. Bo już tyle czasu się po prostu z tym zejdzie, że nie chcę was aż tak męczyć. Ostatnio ktoś mi napisał, że już mu się przejadło to min-maxowanie, już nie może tego oglądać. Ja wiem, że nadal zdecydowana większość z was i bardzo dużo osób ciągle pisze, że lubi, gdy ojejcie bateria, gdy tak min-maxuje i nadal oczywiście będę to robił, ale może już nie aż do takiego stopnia jak zazwyczaj. Dobra. Pokoje się zamieniły i mam nadzieję, że zostaną tak zamienione, bo baterie będziemy mieli bliżej walki z bossem. Idziemy do Angel Roomu, zmieniamy przedmioty i szukamy fajnych itemów. Sacred Heart to na pewno przedmiot, którego nie zmienię w poszukiwaniu Godheada. Zastanawiam się, jakie przedmioty dobre zmieniłbym w poszukiwaniu Godheada. To jest śmieszny przedmiot, który nawet chyba bym chciał. Też rzadko się trafia ten Trisagon, a to jest taki, jak to wiele razy mówicie, Brimstone Angel Roomowy. Nie wiem, czy wziąłem Guardian Baby. Wiecie co, ja może sobie odpalę szybko ten odcinek. Dobra, nie, to za dużo czasu zajmie. Guardian Baby, chyba miałem. Chyba miałem, zastanowię się, co z tego wezmę. Idziemy po baterię w międzyczasie. Jest duża szansa, że będziemy mieli Sacred Hearta. A Sacred Heart to kolejny Tears Down, więc wtedy Trisagon byłby bardzo, bardzo dobrym przedmiotem. Weźmiemy go sobie. O nie, zmieniły się pokoje. Muszę się teraz wracać. Zmienimy sobie ten Guardian Angela, Guardian Baby, Guardian Angel, chyba tak się nazywa ten przedmiot. Czy ta Kresa do Maze się ogarnie? No, Trisagona sobie weźmiemy. Znowu mi się zmieniły pokoje, czy... Jezu... Zabijcie mnie, po prostu zabijcie mnie, no! Curse of the Maze, nienawidzę cię! Co to ma być? Dobra, ciągle jest tamten pokój.
O, jesteśmy, super. Nie zmienię oczywiście Doctor's Remote, ale to mam gdzieś. Angel Room mnie obchodzą zdecydowanie bardziej. Guardian Angel to w ogóle jest taki przedmiot, który kiedyś bardzo często był widziany w... No nie, no to ja muszę wziąć. Co to jest za przedmiot z Angel Roomu, nie? Zmieniamy. To nie jest nie wiadomo co dobrego, ale możemy mieć. Ja go nie lubię, nie wiem po co go wziąłem. Słabym przedmiotem, ale idziemy dalej. Censer, czy jak to się nazywa? Gromnica to jest chyba, czy coś takiego, nie wiem. Jest bardzo słaby, bo slowuje tylko w swoim zasięgu strzały, a tak jak ja mówiłem chyba na ostatnim odcinku, czy tam przedostatnim, takie efekty są beznadziejne, bo niektóre strzały są spowolnione, niektóre strzały jadą jakby z pełną prędkością i na siebie zaczynają nachodzić, co jest tragiczne wręcz. Przemian do zmiany, nie chcę go w ogóle. Idziemy oczywiście najszybciej, jak się tylko da do walki z bossem, może nawet... Co tu się stało? O Jezu, to głupie oko strzeliło. No, czym prędzej do walki z bossem. Coś chciałem powiedzieć i żem zapomniał, no ja nie wiem, się tak rozkojarzyłem totalnie. Dobra. Dice Room. Do niego sobie oczywiście wrócimy. Jest spora szansa, że to będzie Dice Room, który nam zmieni przedmioty w Angel Room, z czego bym się bardzo cieszył. W sklepie. Super grid, naprawdę. Dwa sklepy z rzędu z gridem. Czyli na kolejny może się znowu trafić z grid. Jak będę miał trzy razy z rzędu walkę z gridem, to... Idziemy dalej. Ładunek gotowy. Walka z bossem przed nami. Nekropolis 1, czyli to jeszcze nie jest walka z matką. Mogę wyjść z tej walki bezproblemowo. Bardzo łatwa walka z bossem się nam trafiła. Szczególnie przy naszych strzałach. Mało zdrowia mają strasznie ci przeciwnicy. Halo! Kolejny przedmiot z Angel Roomu, który jest zdjęty. Bardzo się cieszę, na dodatek bardzo dobry przedmiot do wzięcia. Anioły. Chyba wystarczy, że jednego zabiję, ale zrobię śmiesznie bekę i zabijemy oba. Ja nie mam żadnej części klucza. Czy ja dostanę dwie części klucza z tych aniołów? Nie, już z jednego nie dostałem. No nic, będą przynajmniej trzy przedmioty do zmiany, z czego się bardzo cieszę. Prayer karta nie będę używał, bo za dużo już mamy tych czerwonych serduszek. A tego czegoś brać nie będę. Padnij rzesz. Dobrze, trzy przedmioty do zmiany. Co dostajemy? Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Glyph of Balance. No nie wiem, nie kojarzę szczerze mówiąc tego przedmiotu. Możliwe, że go miałem, ale co on robi? Możliwe, że zraz mi się trafił, ale no nie więcej, na pewno. Wejdźmy sobie na stronę Platinum Gada. Afterbirth plus itemy. Glyph of Balance. Co robi? Daje nam dwa soul hearty i zmienia nam dropy z przeciwników czempionów, zależnie od tego, w jakim aktualnie stanie się znajdujemy. Dostaniemy soul hearty, jeżeli nie mamy żadnych czerwonych kontejnerów i mniej jak dwa soul hearty. Dostajemy czerwone serduszka, o Jezu. I tak dalej. Klucze, jeśli nie mamy żadnych kluczy. Bomby, jeżeli nie mamy żadnych bomb. Coiny, jeżeli mamy mniej jak 15 coinów. Ale fajny przedmiot. Czyli z każdego czempiona, którego zabijemy, dostajemy jakby znajdźkę, która w tym momencie najbardziej nam się przydaje. Super. Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawy w ogóle item. W Angel Roomie do zmiany mamy ten drugi przedmiot, który jest słaby, którego chyba już parę razy miałem. O, a tu sobie nie wejdziemy. Mógłbym niby kluczyk wydać i wiecie, dostanę kluczyk z czempiona, jeśli jakiegoś trafię po drodze. Ale na to szansa też nie jest zbyt duża. Dobra, mamy kolejny kluczyk, bardzo fajnie. Idziemy do Dice Roomu. Jeśli tam będzie Dice Room, chyba czwórka, która zmienia przedmioty, będziemy mogli zmienić przedmiot sobie w Angel Roomie.
jest trójka, czyli D20 na całe piętro. D20 na całe piętro... Może się przydać, naprawdę się może przydać. Jeżeli będziemy mieli dużo znajdziek, tak jak tutaj, jakichś beznadziejnych, które nas nie interesują, może zmienimy jakąś znajdźkę na przykład... jak to się nazywa? Baterie. A bateria, kolejny ładunek, kolejna zmiana w Angel Roomie, to jest coś, co bardzo chciałbym w tym momencie zobaczyć. Ale naprawdę, strasznie mi się ten Glyph of Balance podoba. Często są pokoje, w których jest bardzo dużo tych czempionów, więc naprawdę spora szansa, że tych znajdziek sporo po prostu możemy dzięki temu dostać. Kamień z X-em tu mamy. A w kamieniu z X-em... skrzynka, serio. Chociaż lakapa dostaliśmy. A tu bardzo fajnie, że jeszcze się przeciwnicy trafili, bo byłby problem z ładunkiem. Ostatnia zmianka. Lecimy zmienić przedmiot w Angel Roomie. Użyjemy D20. Spojrzę szybko na mapę. Jeśli nie będzie baterii, idziemy dalej, no bo tak naprawdę po co już tutaj dłużej siedzieć. Pojedyncze znajdźki oprócz kluczy mnie nie interesują. Duality. Będziemy mogli wybrać albo Angel Room, albo Devil Room. Przedmiot ten miałem niedawno, więc dajmy sobie z nim spokój. Nie wiem, jak działa w połączeniu z Eucharystem, więc... zluzujmy. Dajmy sobie z nim spokój. Niepotrzebne mi są Angel Roomy. Devil Roomy. Zmieniamy. Jest kluczyk. Czy jest gdzieś bateria? Nie, chyba baterii nie ma, ale jest kluczyk, jest złota skrzynka do otworzenia, jak już mamy klucze. Więc nie najgorzej wyszło. Tu jeszcze skrzynka zwykła, z każdej też mogą wylecieć oczywiście baterie. Tu jeden kluczyk i całe piętro za nami. Tu była jeszcze karta, a jest... Ale się cieszę, że tu poszedłem! Ale się cieszę, że tu poszedłem. Mój ulubiony trinket w grze Cancer. Ale teraz mamy genialne strzały. Cancer to jeden właśnie z niewielu przedmiotów, które nam zmniejszają tier delay. Czyli możemy mieć tiersy lepsze niż 5. Mając tiersy 3. Bardzo fajnie wygląda nasz ten efekt na strzałach. Kozak. Nie używam w tym momencie pigu. Wiem, że może się trafić piguła 48 Hour Energy, która byłaby świetna, ale... Jak się trafi piguła, tears down, ja będę załamany, więc nie chcę sobie psuć dnia tym. Kolejne piętro. Przedmiot był w treasure roomie, który tak naprawdę mogłem wziąć. Totalnie, chyba Conehead się nazywa. Zupełnie nie musiałem go omijać, ale... też taki miałby mały wpływ na nasze podejście, że... bez różnicy, czy go weźmiemy, czy nie. Walka z minibossem, na tym piętrze nie interesuje mnie na początku walka z bossem, bo to już jest piętro, z którego nie wyjdę i niestety nie wyjdę, bo mamy masę baterii tutaj do podniesienia. Jedną bombę muszę sobie oczywiście zachować, muszę sobie jeszcze zachować pełen ładunek, zanim wejdziemy na walkę z bossem. Bo już z niej nie wyjdziemy, chyba że jakąś kartę trafimy. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mieli fajny, nie wiem, sklep. Nie mieliśmy żadnego dobrego sklepu jak na razie. Nie mieliśmy żadnego sklepu jak na razie. Mieliśmy ciągle walkę z gridem. Co jest straszne. W sklepie liczę właśnie na jakąś kartę. Może fajną, może jakieś fajne przedmioty. Strasznie dużo pieniędzy mamy. Mamy jeszcze dwie baterie, więc na tym piętrze możemy w końcu zabawić się w zmienianie przedmiotów w sklepie i w treasure roomie. Chłe, 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 chłe. Rączki mamy. 99 bomb. Przyjemny przedmiot, który wezmę, czy nie? Wezmę, no te bomby się mogą przydać. Jakiś fajny efekt na bomby dostaniemy i będę się Spyro bardzo cieszył, a jak nie dostaniemy fajnego efektu na bomby, to chociaż będę mógł bez problemu wchodzić do każdego secret roomu. Super secret roomu, każdy kamień z X-em rozwalić, każdego ziomala. Więc... może być. Idziemy do sklepu. Jak znowu dostanę walkę z gridem, to się załamę. Załamię.
Dzięki Bogu walki z Greedem nie dostaliśmy. Mamy bardzo fajny przedmiot tutaj do wzięcia. Sharp Plug pozwala nam zadawać sobie obrażenia, aby mieć ładunki na naszym przedmiocie aktywnym. Przedmioty zmieniamy dalej. Mam nadzieję, że dostaniemy coś ciekawszego. Blue Map. Niepotrzebny. Zmieniamy. Battery Baby może się przydać i to nawet bardzo. Będzie nam dawało... Charge Baby. Będzie nam dawało baterię. Dwie karty na raz do trzymania. Też mi się podoba. Podoba mi się Diplopia. No, czemu nie? Mimo, że tutaj nie za bardzo na czym mam ją użyć. I Habit jeszcze. Habit też jest super. Habit ma dziwne połączenie z Sharp Plagiem. No ale weźmiemy. Diplopia mi jest na nic nieprzydatna w tym momencie. Bo nie mogę wziąć drugiej. Liczyłem, że dostaniemy właśnie jakiś plecak i mógłbym wziąć Diplopię ze sobą, aby podwoić przedmioty w Angel Roomie znowu. Niestety nie mamy co tak naprawdę podwoić, więc całe piętro za nami. Nie ma co już tutaj robić. Nie ma już nic do zmiany. Ten pokój specjalny na górze mnie nie interesuje. Idziemy na walkę z bossem. Dzięki Sharp Plagowi będziemy mogli sobie zadać obrażenia, zmienić przedmioty po raz kolejny. Spora jest szansa, że w Angel Roomie dostaniemy też Wafera, który w ogóle by sprawił, że będziemy mieli dzięki temu praktycznie nieograniczone zmianki. No na co bardzo liczę, naprawdę. Jakbyśmy teraz dostali Wafera, byłbym w niebo wzięty. Możemy sobie zmieniać potem... No jeszcze mamy coiny. Możemy sobie zmieniać potem właśnie... Jak to się nazywa? O nie, nie mamy co zmieniać. Znaczy mamy co zmienić. Możemy zrobić tak, przecież zapomniałem. Też głupi jestem. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. Chaos, o nie, to nie jest przedmiot, który ja chcę. Blanket wezmę, bo jest fajny. A Chaosa zmieniam. Normalnie Chaosa bym wziął, ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Jest, jest, w końcu konwenter. Konwerter. W końcu mam ten przedmiot. Możemy sobie zmienić Soul Hearty na czerwone serduszka. Raz go sobie użyję. Odznaczony. Jest już wzięty. Nie muszę się nim martwić. Bierzemy baterię i idziemy na walkę z bossem. A i czy ciebie brałem? Też ciebie brałem, ale w razie czego tego babijny boxa wezmę. Moving boxa nie wziąłem. Jeszcze ktoś mi chyba pisał. Czy tak naprawdę nie wiem, co to jest moving box nawet. No nic, walka z bossem. Ale się cieszę z tego konwertera, ojejciu. Taki szmat czasu już normalnie. Go... Myślałem, że będę szukał, zanim go znajdę. A tu proszę bardzo, całkiem szybko się trafił. Walka z minibossem, tam moglibyśmy mieć przedmiot, ale już dam sobie spokój. Walka z matką. Mama Mega chyba jeszcze była w ogóle w sklepie. I nie wiem, czy Mama Mega, jakbym użył wcześniej, to czy by tutaj nam otworzyła... Przejście do... boss rusha, ale no to już nieważne. Oczywiście Polaroid weźmiemy ze sobą i tutaj... Immaculate Conception braliśmy chyba w ostatnim podejściu. Więc też ten przedmiot już jest odznaczony, bo również tego przedmiotu nie brałem wcześniej. Więc go zmieniamy na beznadziejne przedmioty. Zmieniamy je dalej na... Na to, co chciałem. W końcu, Godhead. Gorsze tirsy mamy, ale strzały lecą teraz zdecydowanie wolniej, a to jest bardzo dobry efekt na nasze właśnie strzały. Dead Sea Scrolls, beznadziejny przedmiot. Zmieniamy dalej. Słaby przedmiot, zmieniamy dalej. Ostatni raz, bo już mam za mało zdrowia. To jest dobry przedmiot. Nie będę zmieniał dalej przedmiotów, bo się po prostu o moje zdrowie boję. Nie chcę tego podejścia stracić. Tylko teraz tak, mamy Godheada, mamy te strzały, które tak lecą jak fala. Czy efekt Godheada na nie działa? Bo one się nie świecą. A nie, świecą się, tylko bardzo mało to widać. Dobra, czyli efekt działa, idziemy na kolejne piętro. Podoba mi się to. Jeszcze teraz Sacred Heart'a, Wafera i mamy naprawdę tak genialne podejście, że dajcie spokój. Ale teraz wszyscy będą padać, masakra.
Czym prędzej do walki z bossem. Super Secret Room mnie chyba nie interesuje, no bo tak naprawdę po co jest nam w tym momencie potrzebny Super Secret Room. Po drodze oczywiście interesują mnie jeszcze wszystkie jakieś znajdźki, jakieś czerwone serduszka z Wholehearty i inne tego typu rzeczy. Wheel of Fortune, z chęcią przywołam i rozwalę. Niestety, żadnych czerwonych serduszek, troszkę szkoda. Naprawdę, nie mamy żadnej generacji zdrowia i tego mi bardzo, bardzo brakuje. Naładowany już przedmiot aktywny, idziemy na walkę z bossem. Loki, strasznie łatwy boss. My nie mamy jak dojść do Angel Roomu. To jest super przedmiot, speed up the match up. A w Angel Roomie Wafer, czyli to co chciałem właśnie. Z tych dwóch przedmiotów wydaje mi się, że Wafer jest lepszy. Mimo, że to jest fajna generacja zdrowia, Wafer da nam po prostu... Co tu się stało? Wafer da nam po prostu nieskończone praktycznie zmianki. To jest prześwietne. I w ogóle nie wiedziałem, że Godhead to też strzały samonaprowadzające. Zmieniamy oczywiście ten przedmiot. No i super. Ale to jest anielski Isaac po prostu. No anielski Isaac. Dawno nie miałem tak dobrego podejścia, jeżeli chodzi o Angel Roomy. Wejdziemy sobie jeszcze na szybciocha do tego Super Secret Roomu, bo często się trafiają Super Secret Roomy z czerwonymi serduszkami. A ja akurat teraz czerwone serduszka bardzo chciałbym dostać. Albo coś lepszego. Z runami, a runy też są fajne. Tu w Klaps możemy tak naprawdę już użyć. Black Rune możemy wziąć ze sobą. AWAS. Przejście do Crawl Space? Niestety nie. Jera oczywiście super. Berkano od razu zużywamy. Blank Rune. No, wezmę Black Rune i Jerę ze sobą. Wydaje mi się, że to jest... Rules Card. Co to jest? Rules Card. Okej. Nie wiem, co to jest. A, i do Castle'u możemy wejść, bo i tak mamy... Holy Mantle w tym momencie. Ciekawe, że jak mamy Blanket Holy Mantle, to mamy podwójny efekt Holy Mantle na walce z bossem. Nie mam pojęcia, możemy sprawdzić potem. Dobra, kolejne piętro, tu jeszcze Kamizixem w ogóle jest. Kolejne dwie bomby, no nie na to liczyłem. Idziemy dalej. Jera oczywiście nam się przyda na... jak to się nazywa? Na The Chest. Blank Rune nam się przyda, jeśli będę miał przedmiot aktywny do zjedzenia. Da nam za to losowy efekt. Losowy stat-up. Dwie baterie. Ryfek jak widzi. Już widzę te memy, po prostu powinny być. Takie zdjęcie szympansa i podpis Ryfek, gdy widzi baterię na Isaacu. Bardzo słaby przedmiot, nie interesuje mnie oczywiście. Idziemy dalej. Ale możemy go sobie zmienić w tym momencie, no bo będziemy mieli tak ładunek przed pójściem na walkę z bossem. Przed dojściem do walki z bossem. Kolejna bateria, ekstra. No tutaj to widzę, już tych zmianek mamy tyle, że będę mógł mieć dowolny przedmiot z Angel Roomu, jaki będę chciał. Czy jest jakiś dobry przedmiot z Angel Roomu, który mnie interesuje i który został jeszcze do wzięcia? Szczerze mówiąc, no nie wiem. Wszystkie takie najlepsze przedmioty z Angel Roomu to już wzięliśmy. Holy Light bym z chęcią wziął. Jest bardzo przyjemnym takim przedmiotem na zwiększenie obrażeń. Oprócz tego... A, Sacred Heart, no oczywiście, że Sacred Heart. No, to jest prawdopodobnie ostatni Angel Room, który będziemy mieli. Minimalnie jeden przedmiot do zmiany będziemy mieli ze statuły anioła. Jeśli będzie więcej, znaczy nawet jeśli będzie tylko jeden, zrobię wszystko, żeby zobaczyć właśnie Sacred Hearta. Mamy naprawdę możliwość zmiany przedmiotów jak nigdy, więc... Zmieńmy ten przedmiot do bólu. No i super. W Angel Roomie. O Jezu, to jest tak dobry przedmiot. Dwukrotnie zwiększa nam obrażenia. Chyba go wezmę. Znaczy, najpierw zróbmy tak. Sprawdzę, czy na pewno przedmiot z Angel Roomu dostanę. Z Angel Roomu, z anioła. Jest.
Czyli teraz do zmiany mamy tylko jeden przedmiot, jeśli wezmę tą koronę. Ale ją wezmę, bo jest naprawdę genialna. Dwukrotne zwiększenie obrażeń, Crown of Light. I zmieniamy ten przedmiot, póki nie dostanę mojego ukochanego, czyli właśnie Sacred Heart. Mamy Yere, więc jeśli będzie szło słabo, mogę najzwyczajniej w świecie sobie użyć Yery na pokoju z bateriami. Tamtych baterii były minimum chyba dwie, może nawet ze trzy, czyli sześć zmianek. No powinno wystarczyć, już tak dużo przedmiotów przerobiliśmy przez ten Angel Room, że raczej znalezienie Sacred Hearta to jest kwestia czasu zdecydowanie krótsza niż dłuższa. Biblia podniesiemy, żeby mieć część przemiany w... O, Serafima, okej. Okay. Chciałem mieć część przemiany w... jak się nazywa? Bookworma. Zmieniamy przedmioty dalej. Nie chcę Soula, oczywiście, że nie chcę. Nie chcę Seven Sealsów. Mam dużo zdrowia, nie muszę iść po baterię, żeby tak latać i stracić czas. Voida również nie chcę. Niestety mamy głupią tarczę z... Celtic Cross, czy jak to się wymawia dobrze. Holy Light, to jest ten przedmiot, który chciałem wziąć, ale no... Sacred Heart chyba będzie lepsze. No i jest Sacred Heart, nie musieliśmy nigdzie latać po piętrze, tracić czasu. No i powiem wam, że obrażenia 55, tirsy lecące z prędkością 0,6, a uwierzcie mi, że 0,6 w połączeniu z Trisa coś tam i z... jak to się nazywa? I z Godheadem, to jest przegenialne połączenie. Dobra. Yere mamy jeszcze oczywiście na The Chest, mamy Polaroida, lecimy dalej. No i już chyba nie będę czuł się źle, gdy nazwę ten odcinek Boski Isaac. Mieliśmy boskiego Samsona, czas nadszedł na boskiego Isaaca. Czemu oni umierają, jak ja nic nie robię? Sprawdźmy to. Jeden strzał. O. Co jest? Dobra, nie otrzymuję obrażeń. Jaki to ma wielki zasięg? Jaki to ma obszar działania w ogóle? Puszczę jeden strzał teraz. To jest długi pokój, więc to jest bardzo dobre. Widać jak daleko sięga ta aura z Godheada. Masakra, jak to jest genialne. To przelatuje i zanim cokolwiek w ogóle dotknie, to już wszystko nie żyje. O, kolejne fajne pokoje. Jakby tu była kolejna Yera, to byłbym bardzo szczęśliwy. Berkano. Yera. Mamy dwie Yery w tym momencie, więc mamy 16 przedmiotów do podniesienia w pierwszym pokoju The Chest. Niestety nie mamy tyle kluczy, ale to już nie mój problem. Ja się kręcę, jak to pada. Idziemy dalej. Dwóch przedmiotów sobie nie otworzymy, nic strasznego. Używamy podwójnie Yery oczywiście. Co się nagrywa w ogóle? O Jezu, nagrywa się, ale bym się załamał, jakby się nie nagrało. O! Runback. No to się robi jeszcze ciekawiej. Część przemiany w Bookworma, oczywiście, z chęcią przygarnę. Przemiana w Bookworma. O! Ciekawe, jak działa technology w połączeniu z tym strzałem. Ale gówno! O Jezu, jak to jest strasznie słabe! Co z tego, że mamy samonaprowadzające strzały z technologii? Jak one nie robią tyle, co robiłyby, gdybyśmy mieli... Ale to jest słabe, no nie! Czemu nikt nie pomyślał? Nie wierzcie technologii nigdy w życiu! Ale bez nadziei, zmieniamy te przedmioty. Czy coś tam tu... O! Ho. Fajne itemki. Idziemy dalej. Ale no jestem załamany. No strasznie słabe to jest. Ech. Nie podoba mi się w ogóle. Taki fajny efekt na strzały stracić przez głupie technologii. Co to za runka? Berkano. Nieprzydatna. Liczę na jakiś perthrow i cokolwiek, co by mi zmieniło moje strzały z technologii. Są beznadziejne. Czemu technologii... nadpisuje Trisagona, czy co tam to się nazywa.
Brimstone, czyli właśnie Brimstone Angel Roomowy. Brimstone zwykły ma tak świetne synergie z każdym przedmiotem, nawet właśnie z technologii, a to... Ojejcie, no tragedia. Dobra, wszystko stąd miałem, zmieniamy na... Kolejny strzał technologii niby. Więc może być. To są śmieszne strzały, może to coś zmieni. Nie, one również nie działają. Technologii wszystko niestety nadpisuje strasznie słabo. Co z tego, że mam duże obrażenia, jak to nie wygląda w ogóle masywnie. To ma wyglądać, wiecie o co chodzi, nie? Ojejcie, ale jestem smutny, naprawdę. No nic, chociaż się czegoś nauczyłem. Tu masz nad zmiany przedmiotów, niestety żadnego przedmiotu tutaj do przywołania nie mamy. Burnt Penny, nie obchodzi mnie. Cancer zdecydowanie lepszy. No, chociaż miałem jedno piętro, na którym się pobawiłem tymi strzałami z Gatheada. Ojej, właśnie to jeszcze Gatheada nadpisuje, to już jest w ogóle dla mnie paranoja. Żeby technologii nadpisywało strzały z Gatheada. Perthrow, no na to liczyłem. Chociaż tak tyle tych zmianek będziemy mieli dzięki Waferowi, że może jeszcze coś dostaniemy ciekawego. Po co tak chodzę po całym tym piętrze niby? Wszystko otwarte, zmieniamy przedmioty na Money equals power. Czy chcę mieć dwa razy większe obrażenia? Dwa razy mniejsze tirsy będę miał, ale mówi się trudno. Eutanazja chyba nie działa na strzałach z technologii. Money equals power też mnie średnio obchodzi. Nie wiem, czy miałem Isaac's Heart kiedyś podniesione. Wydaje mi się, że nie, bo to jest przebeznadziejny przedmiot, więc podniosę go. Wydaje mi się, że nigdy go nie miałem. Na tym save'ie oczywiście. Zmieniamy przedmioty dalej. To nie wiem, czy działa, ale jak działa, to jest super. O, i mam trochę strzałów moich. Face Rewards chyba strzela standardowymi strzałami. Tak jest, o Jezu. Zaczekajcie. Ja muszę zapisać, bo ja wiem, że tu może grę wywalić. Co tu się dzieje? Oca kaman? Jakie lagi. Ojejciu. Co to jest za efekt w ogóle? Tak się zastanawiam. O co chodzi? Chyba te strzały z Trisagona w połączeniu z tym odbijającym się czymś plus Technology Zero. Ojejcie, ale to jest fajne. Dobra, zmieniamy dalej. Nie, nic ciekawego. Zmieniamy dalej. O nie, czemu nie mogę zmienić? Halo, spacja. O co chodzi? Gdzie jest mój Sharp Plug? Przecież ja mam Sharp Pluga, czy nie? Czemu nie mogę użyć Sharp Pluga? Ale kaszana, o co chodzi? Dopiero co mogę go używać, nie wiem o co chodzi. Mały damage up, więc go zostawię, może dostaniemy coś lepszego. Ale słabo, bo strasznie mamy dużo zdrowia, przecież moglibyśmy teraz zmieniać przedmioty tyle razy, że ja naprawdę bym dostał jeszcze coś ciekawszego. Ale i tak już jestem zadowolony z tego efektu. Ja bym miał tych strzałów 10 razy tyle, gdybyśmy nie mieli tego głupiego technologii. Gdyby tylko nie to głupie technologii, naprawdę byśmy mieli takich strzałów teraz dziesiątki w jednym pokoju. No spójrzcie na to, jak to laguje, jak to wygląda fajnie, ojejciu. Ja jestem smutny, do potęgi już teraz. Ale bardzo lubię właśnie Face Reward, to jest jeden z moich ulubionych przedmiotów, właśnie dlatego, że on nie dostaje naszych efektów na strzały, co jest prześwietne. Strasznie często miałem właśnie podejście w Isaacu, w którym miałem zepsute strzały przez na przykład właśnie jakieś technologii, jakieś inne efekty tego typu. I zawsze ratował mnie Face Reward, bo... Ale pokój bekowy! O kurde! To teraz Face Reward strzel. Bardzo podobnie wygląda. O kurde. Ale ten ekran jest tak świeci raz na jakiś czas po prostu dziwnie.
ale śmieszny pokój. Takie dwa przedmioty dostać jeden po drugim, to no, rzuci mi się nie spodziewał. Dobra, przed nami walka już z Blue Baby, końcowa walka tego podejścia, chyba że się trafi Delirium, no to dzisiaj na to Delirium, jak nigdy bym poszedł nawet. Magic Mushroom niestety nie da nam zwiększonych obrażeń, bo już mamy Cricket's Head. A dla Becky mogę wziąć Cursed Eye. No nie wiem, czy to działa, czy to cokolwiek zmieniło. Chyba nie działa nawet Cursed Eye na technologii. Dziwne. Dobra, idziemy na walkę z Blue Baby. 25% szans po tej walce, że dostaniemy jeszcze przejście na... A będę strzał do tyłu. Co? Strzelałem do tyłu! Miało nie dostać. No moich strzał nawet nie widać. Te lasery widzicie, ja wystrzeliwuję. Widać końcówki ich, ale nie widać w ogóle jak one lecą. Możliwe, że za dużo się dzieje na ekranie i gra stwierdza, że więcej po prostu grafiki nie jest w stanie wyświetlić. I strzały są, no, w pokoju, ale się nie wyświetlają. Dziwna rzecz. Pierwszy raz się z czymś takim zdarzyłem. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. My się widzimy w kolejnym. Mam nadzieję, że już niedługo. Przepraszam za wzięcie technologii. W życiu bym nie pomyślał, że tak beznadziejnie działa z naszymi efektami na strzały. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć.